zdjęcia, czarno-biały obraz tego na warstwie. I tak naprawdę te wszystkie rysunki po prostu oddzielają. W trakcie rutynowych, można powiedzieć, nadzorów archeologicznych prowadzonych nad budową drogi zostały odsłonięte resztki domu, no mniej więcej z I wieku przed Chrystusem. I jest to, znaczy my jesteśmy zobowiązani w takich wypadkach dokumentować wszystkie obiekty archeologiczne, jakie one nie były, nie wartościując ich, ponieważ jest to naszym celem. Droga to zniszczy, w związku z tym trzeba zadokumentować i w ten sposób uratować. Ale w tej takiej rutynie powtarzających się no, różnego rodzaju obiektach znaleźliśmy ślady domu z I wieku przed Chrystusem. Właśnie wyjątkowo rzadkiego znaleziska. Rzadkiego nie dlatego, że w tym czasie rzadko budowano domy, tylko powiedzmy sobie, archeolodzy rzadko badają tego typu obiekty. Po pierwsze, jest to bardzo pracochłonne, kosztowne, trwa długo, a można w tym czasie zbadać na przykład cmentarzysko, na którym są bardzo efektowne groby. Wiadomo dzisiaj już całkiem dobrze, że ten okres I wieku przed Chrystusem i pierwszych wieków po Chrystusie to jest czas, kiedy na tych ziemiach mieszkają Goci. Lud starogermański, który przybył z północy, tu w I wieku przed Chrystusem właśnie zaczął zasiedlać te tereny. Po 100 latach w większości zaczęli swoją wędrówkę na południe. Ci barbarzyńcy, którzy żyją, że tak powiem, w cieniu państwa rzymskiego, naśladują to państwo, stamtąd korzystają z luksusowych przedmiotów. Jak zawsze elita chce się wyróżniać i chce mieć te dobra luksusowe i one tutaj docierają. Tu w tym przypadku mamy skromny dom. Ten dom został spalony i zostały tylko potłuczone garnki, kości zwierząt po jedzeniu, ale niestety one się bardzo słabo zachowują. Tu była kwaśna gleba i się porozpuszczały, więc mamy praktycznie trzy rodzaje znalezisk. Jakieś przedmioty kamienne, czyli fragmenty żaren, elementów do rozcierania zboża. Mamy przede wszystkim bardzo dużo ceramiki, znaczy potłuczonych garnków oraz tak zwaną polepem to nazywamy, a to są po prostu fragmenty glinianych konstrukcji ścian, które się po spaleniu wypaliły, jak cegła wyglądają, ale zawierają bardzo cenne informacje w postaci odcisków konstrukcji drewnianych i na ich podstawie właśnie po pierwsze wiemy, że to był dom, po drugie wiemy, jak ten dom był skonstruowany. Z tej okolicy, tej najbliższej, to znaczy na przykład gminy Kosakowo, czy powiedzmy nawet trochę szerzej patrząc, mamy bardzo niewiele w ogóle z tego czasu znalezisk. Z tej okolicy właśnie to jest pierwszy dom, który znamy z tego czasu. Trzeba powiedzieć tak, że tutaj nikt nie prowadził systematycznych poszukiwań. Właściwie wszystkie znaleziska, które mamy i informacje archeologiczne, które mamy o tej okolicy, pochodzą właśnie z tego rodzaju badań. I myślę, że kiedyś to ktoś podsumuje i napisze, nie wiem, pradzieje gminy Kosakowo albo Gdyni z okolicami, bo tych działań jest całkiem sporo.